Tegoroczny Dzień Dziecka w Haszlachu był szczególny. Z samego rana rozegrano turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Haszlach, w którym wystartowało 5 drużyn. A punktualnie w południe dokonano uroczystego otwarcia nowego placu zabaw wraz z parkingiem. Jak mówi Karol Forwarczny, to nie pierwsze miejsce przeznaczone dla dzieci w Haszlachu. Właściwie przy każdej placówce oświatowej jest plac zabaw, no oczywiście i w przedszkolach, ale tutaj bym powiedział, jest jakby pierwszy taki plac zabaw dostępny publiczny. Oczywiście jeszcze jest kolejny plac zabaw przy LKS Błyskawica w Kończycach Wielkich, ale ten bym tutaj nazwał takim placem zabaw gminnym, no, dla wszystkich mieszkańców. Tym razem fundusze na ten plac zabaw pozyskaliśmy z tak zwanych obszarów, rozwoju obszarów wiejskich, z odnowy wsi, w ramach działania lokalnej grupy działania powiatu cieszyńskiego, gdzie jesteśmy członkiem tej grupy. Ile on kosztował? Plac zabaw wraz z parkingiem, bo to jest także, żeby można było tutaj zaparkować samochód, kosztował 107 tysięcy, z czego 75% dofinansowania ze środków unijnych. Jak widzimy, dzieci się cieszą, także inwestycja chyba trafiona. Bardzo się cieszą, no tym bardziej, że oddane to zostało właśnie w dniu dzisiejszym, z okazji Dnia Dziecka i to nam sprawia wielką radość, właśnie radość tych dzieci. Ja mam ogromną satysfakcję, że właśnie tutaj ten obszar, gdzie kiedyś było stare boisko, nie najlepiej to wszystko wyglądało, że powoli udaje mi się realizować te moje zamiary zagospodarowania całego tego terenu. Najpierw był Orlik 2012, teraz jest plac zabaw z parkingiem. Jeszcze mi się marzy kort tenisowy. Najlepszymi recenzentami nowego miejsca w centrum miejscowości są oczywiście dzieci. Podoba się plac zabaw? Tak! Jest fajny? Tak! A co jest najfajniejszego? Piasek! Karuzela! Karuzela! Piasek! Piasek! A będziecie często tu przychodzić? Tak! Rozegrany w godzinach dopołudniowych turniej piłki nożnej trampkarzy o Puchar Wójta Gminy Haszlach zakończył się zwycięzcem zespołu BTS Rekord Bielsko-Biała. Pozostałe miejsca na podium zajęły drużyny Naprzodu Czyżowice i MFK Karwina. Królem strzelców został Michał Rymer z LKS Naprzód Czyżowice, który strzelił aż 7 bramek, zaś najlepszym bramkarzem wybrano Marka Kamińskiego, zawodnika BTS Rekord Bielsko-Biała. Nagroda dla najlepszego zawodnika turnieju przypadła Mateuszowi Fiedorowi, także z BTS Bielsko-Biała. Zwycięzcami są wszyscy, ja myślę, że ważny jest udział. Oczywiście zawody mają to do czego, że ktoś musi być zwycięzcą, ale radość z uczestnictwa w tym turnieju jest ogólna i to jest ten cel, który nam tutaj przyświeca. Cały turniej, który odbył się na tutejszym boisku, uważam za bardzo udany. Przede wszystkim dopisała organizacja, a przede wszystkim pogoda. Chwała chłopcom, że tak grali. Przede wszystkim tutaj brylował Rekord Bielsko, Czyżowice, Karwina. To są drużyny, gdzie praca z młodzieżą, z dziećmi jest prowadzona od podstaw. Wydaje mi się, że jak na obecne szkolenie, które się odbywa tu w tym klubie, jesteśmy na najlepszej drodze, żeby nasi chłopcy ich po prostu z czasem dogonili. Ah!